Dobra, tato wyjechał stąd kombajnem, powyjeżdżał. Te nawozy poprzewodził do tyłu, fosforan i kortkali. Jeszcze się okazało, że jeszcze jeden worek 500 kg holistu PK był, którego tam do tyłu daliśmy. Teraz wam pokażę. Dzisiaj dojechał też fosforan. Widzicie? Trochę pochlapany. Przymarznięty jeszcze troszkę jest. W cieniu mróz. Ale na słonku ciapa. Udało się tak w sumie na styk. Tutaj wam nagrywałem, czy Marcin nagrywał, że już pod koniec słonko wychodziło i się zrobiło majoro zaraz jak zjechaliśmy. Tutaj żuwa z zabezpieczeniem Mandam Polska. Tutaj tato wyjechał tą przyczepką, będzie teraz wyczyści. Wyzamiata chyba ją. Teraz ją chcę umyć. Jeszcze wam tylko pokażę z tyłu. Do jubilera się chyba włamo. Muszę to przedstawić, bo to wyje jak porąbane. Dajcie spokój. Tak, wróble raca, tak. Wywalone mają nas. Co to się dzieje? Kto to ustawił do ciebie? Ja pierdziel. To kurde. Głuche wróble nam się trafiły. Patrzcie jaka ciapa. Ciapka. Tak jak wam mówiłem, przywieźli fosforan. I to załadowali u nas od razu dla znajomego, który przez chwilkę odebrał od razu. Widzicie, Maciek od razu w nocy wpakował worki, żeby się nie walały, pokornkali. No i tutaj mamy, tędy przejdź. Kornkali, liczyliśmy 13 ton, tak? Chyba 13, raz, dwa, trzy, 12, 13 ton, tak? Tam mamy zaksam nam został z tyłu i tutaj mamy 7 ton fosforanu plus to, co dowieźliśmy stare, z zeszłego roku. Bez worki, bez żadnej, bez żadnego nadruku. Ale niby jest helm, czyli że to niemieckie, z tego co wyczytałem. Niemcy, Hamburg, ale nie wiem, pewnie przepakowane. W sumie wygrzane, to dla mnie to może być na, nie wiem, obojętnie skąd. Jakby była dobra cena, to z każdej części świata może przyjeżdżać. No i to jest gizer przedstawiony, stąd był przed zaksanem. Nie, przed kornkali i później w nocy musieliśmy się dostać do kornkali, to tato z Maćkiem przedstawili tutaj. Jeżeli dzisiaj będzie mróz w nocy, a będzie, to byśmy rozsuwali dalej pod jęczmieniary, ten który jeszcze nie jest posiany, pod groch i pod kukurydzę. Będziemy rozsiewać właśnie kornkali, bo teraz mamy jeszcze w silniku chyba około 400 kg i kizert. No i fosforan byśmy od razu rozsiewali tam gdzie po tych pszenicach, po kukurydzy, bo tam nie dawaliśmy jesienią żadnego nawozu. I jeszcze pod jęczmień. Pod jęczmień i po jęczmień tym jednym na jednym kawałeczku, co już było w listopadzie siałem. Godzina chyba przed 15. Tak, 15 za 4. Wystarczy. Na dzisiaj widzimy się pewnie w nocy. Także idę podładować kamerkę, jeszcze coś tam może. Pojeździmy po ciemku. A filmik znowu wam podzielę na dwa. Jak się nazbiera na tyle. Co? Będziesz ładował pszenicę i do portu zawoził? Tak jest. Dobra, trzymajcie się. O, drzewo, nie. Co to jest? Drzewo w kontenerach. No jak? Wszystko wywiozą. Witam państwa serdecznie. Mamy 22.56, 28 lutego jeszcze. Dobra. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. 2360. O kurde, tam to siedział, podniosło się, zejdzie w kosmos. Powiem wam, że mrozik przyszedł. A jadę rozsiać, mam zdjęcie zrobione, co ja tutaj będę zaraz bojowe zadanie jakieś wykonywał. Najpierw jadę pod jęczmień jary, który nie jest posiany. 200 kg. Muszę kurde zmienić. Jeszcze sprawdzę, 200 kg, 15 ton. Enter. Mam ile pól? 3 pola, dobra. Jadę. Drodzy państwo, moi mili,
Patrzcie jaka jazda, kurde macie. To samo co ostatnio, wczoraj w nocy robiłem, ani razu mi się nie zaświeciło. A dzisiaj długo w sumie nie jeżdżę. Która jest? 12, dopiero przed 12. I ile? 3293. I gówno, cior. Pika, patrzcie. Przestanąć. Bo kurwicy za przeproszeniem dostanę. Po drodze nie będę stał na środku asfaltu, musiałem zjechać na bok. Boszą 12.043, to już tam kij z tym błędem. Już się zagotowałem. Ale to jest, już wiem kiedy mi się to zapala, bo już objaw jest taki, że jadę, na przykład pod górkę czy coś, jestem rozpędzony, jadę asfaltem. I to już było dawno temu. I on tak, wiecie, tak jakby paliwa nie dostał, tak minimalnie przerywał. I na początku to było tak ledwo co wyczuwalne. W sumie teraz też to jest, nie jest jakoś tam bardzo wyczuwalne. Jadę i no, czuję, że tak mi przerywa pod górkę. I błąd za chwilę wyskakuje, obroty 1300, nie wiem, tam 80, 350. Trzeba zgasić, odpalić i chwilę, spokój. I to zaraz, mówię, teraz mi się dwa razy to stało. To coś czuję, że to teraz będzie taka dobra pasca, że co chwilę mi się to będzie zapalało. W czwartek mi się to działo, bo w czwartek właśnie w nocy, tam za dnia siałem na wozy, tak do późniejszych godzin. Pisałem do serwisu, mieli mi to sprawdzić w piątek. No a dzisiaj już jest wtorek. Wtorek był, no to jutro już środa, teraz się zacznie. I dalej nie wiem, to znowu muszę dzwonić. Takie kurde teraz robią dziadostwo, naprawdę. Kupicie traktor, kasę wywalicie i cały, no to per błędy. Sam sobie spoko, fajnie, no o, jest kierownica, fajnie tu skórzane, tu porobione, kolor fajnie pomalowany. Jeździ, podnosi. No ale o, jeden błąd, drugi błąd, tu jakiś z tym hamulcem, tu z czymś. No, ręce opadają. No ciekawe czego, miałem mi to sprawdzić i nie wiem, jutro zadzwonię i wam to pewnie za chwilę się dowiecie, bo to wam to szybciej u was to będzie. No ale dobra, dwa pola obsiałem, zostało mi jeszcze jedno, 3,20 chyba. Mam na 4,3, czyli ponad hektar mi zostanie i z tym chyba pojadę pod kukurydzę, kawałek rozrzucę. Rozsypiemy dzisiaj kornkali tylko pod jęczmień, jary, te co będziemy siać. I wtedy fosforan po tych pszenicach, co były siane po kukurydzy, 100 kg fosforanu. Nie, 100 kilo, tak, 100 kilo fosforanu. No i na razie będzie tyle. Patrzcie się. Jechałem drogą, teraz asfaltem, bo mam nasypany znowu rozsiewacz. I ten sam kawałek, ten sam odcinek, tak jak wam mówiłem, lekki opór jest. Na przykład jak pod górkę, by troszkę ciężej. Minimalnie silnik zacznie poprzerywa parę razy i błąd 3293. Tu zjadę kawałek dalej, znowu muszę zgasić, odpalić. Ja pierdzielę, no nie wiem. Dobra. Oszaleję i co wtedy zrobimy? Po chwilę, żeby mi się te komputery nie wyłączyły, bo nie chce mi się. O, 12.043 standardowo. Nie, to jest spierdolone, panowie, panie, to tyle wam powiem. Tak samo jak niby wpływali oprogramowanie inne, bo to jest, czy coś tam, że ta niby kampania cała, bardziej tu wymieniali przy tym joysticku. I z tym, to są na, widzicie, z tymi guzikami. Bo one tak świeciły fest. I tak zrobili, że chcę, żeby jest dobra. To podświetlenie tych guzików było jaśniejsze. Nacisnę. Świeci jaśniej. Świeci fajnie, nie? Ale patrzcie jak to napierdziela. I to jest na najciemniejszym. A jak mogę... Patrzcie. Patrzcie jaka kurde żarówa. Te fajnie świecą też, nie? I tu zejdę do minimum. Najmniej i tu jak on świeci. Póki nie nacisnę, to widzieliście. Teraz z powrotem wróciłem niby do tego samego momentu. I tak. Tak napierdziela, no.
Okej, okay, ale jak ja w nocy robię, jak to mi tak całą noc ma świecić, Marcin się śmieje, że oczy jak na ćpas. I właśnie, dopóki tego nie nacisnę guzika od regulacji światła, to te mi nie działa też podświetlenie. Dopiero później mi to jakby jest... Nie wiem, o co chodzi. Po drugiej stronie, zadowoleni. Tragedia, powiem. Tragedia, normalnie. Kawy nie potrzebuję, bo spać mi się i tak już nie chce. Dobrze, że mi jeszcze tylko dwa pola i na razie styknie. Tu zjadę na bok i to muszę zgasić i odpalić, bo... Masakra. Jutro zadzwonię i mówię, ciekawe co powiedzą. Ciekawe co powiem. No, już wiedziałem, mówię, jadę pod górkę i czy tak by, mu, tak by go dusiło coś. Się nie chcę rozpędzać, nagle o, pyk, stop, te pole jeszcze jedno i fajne. 16 hektarów, nastawiłem 16,5 niby zrobię, około 80 kg mi powinno zostać, zobaczymy, mam nadzieję, że zostanie, a nie braknie. A co zostanie, to wtedy rozsieję jeszcze na tym większym kawałku. Skończyłem, wyjechałem na asfalt. Ruszam, rozpędzałem się i o. Znowu. No ale rozsiałem wszystko, zostało mi nie wiem, chyba 40 kg, 50. To zmniejszyłem, przyjechałem parę razy jeszcze, wysiałem wszystko. A zresztą, jutro wam powiem co jak. Już nie będę gasił, już nie chcę się zatrzymywać. Dojadę, może mi mózgu nie rozsadzi te pikanie. Jutro wam poopowiadam co jak. Witam 1 marca. 2023. Jak wam wczoraj nagrywałem, rozsiałem konkali po tej jęczmieniary, który będzie dopiero siany. Resztkę pod kukurydzę wysiałem, to co mi zostało. Wysiadźmy 2,5 tony fosforanu po pszenicach tych, po kukurydzy i pod jęczmień na tym hektar 30, bo tam było też ostatnie takie pole, że się zdecydowaliśmy, że jednak coś tam posiejemy. Fosforan dawaliśmy na tym jęczmień tam 100 kg na hektar, a na tych pszenicach po kukurydzy 105 i na ostatnim pożytowałem też 100 kg, bo mi tak policzyłem, że muszę tyle dać. Było u nas wziąć próbkę jęczmienia, bo był brany jesienią, ale teraz muszę znowu wziąć. Nie wiem, czy się będziemy sprzedawać, czy nie. Później dzisiaj bym chciał wymyć ten rozsiewacz i ciągnik, a teraz z tatą chcemy on tutaj na helce mamy groszek jeszcze ze żniw i chcemy go rozładować do big bagów i później będzie chwila, czy coś to przyczyści, czy do siewu, żeby można było go później zaprawić. Zaraz zadzwonię tam do serwisu i się zapytam z tymi błędami co to było. Nie wiem, to mi się wygląda jakby, nie wiem, filtr paliwa, tylko że on to praktycznie nowości tak działa. No nie wiem, zaraz zadzwonimy. Może odbiorą się coś się dowiem. No myślałem, że to podrapane. Co to kurde? Podrapane. Bierze czapeczkę, żebyśmy halką wyjechali. A, z cepą od razu. Umyta? Co? Kombajn podłącza, czy to? No ale widzicie? To ja. Nie, nabieramy groszek, ten tu w ciepie do worków. 3 big bagi sobie nabierzemy do siewu, potrzebujemy. Później sobie jeszcze go przewiejemy, odczyścimy troszkę z tych, że on dosyć czysty jest. Taki, ale wiecie, z tego kurzu, z tych suchych stron, kawałeczki. A resztę zostawimy na popę. Nie wiem, czy od razu go zaworkujemy. Nie wiem. Troszkę stała przyczepa na zewnątrz i tutaj przy burcie podciekło, dlatego teraz tego tak nie drapie, bo to nie chcemy do siebie, a wiecie, na popę, jak sobie zostawimy, to tam kij parę nie zajdzie, to nic się nie stanie. Hello, hello. Dalej ten sam dzień, 1 marca. I z tyłu tam pogarnialiśmy, no i wziąłem, wyczyściliśmy rozsiewacz. I teraz go umyłem dokładnie. Miałem tak tylko mniej więcej
mniej więcej spłukać. Ale samą wodą to, to tak średnio, bo to, to, to było to... No i kurde, tyle dni nie rozsiewałem, więc myślę, że sobie zasłużył, żeby go opłukać. Nie wiem, parę dni w przyszłym tygodniu pewnie dalej będziemy rozsiewać, ale to nie ma co też tak patrzeć, że a nie ma co, bo to zaraz będziemy używać. Na deszczu nie stało, pod chmurką nie stało, ale co z tego, jak wilgoć z powietrza bardzo wciąga nawóz. Już mówiłem wam, że w pierwszej nocy, jak je rozsiewałem, to już cały mokry, taki jakby taka mega rosa była. O, tutaj to kombajnem pod bok wjechał, przesunął. Dowiadywałem się z tym błędem, co mi wczoraj tak towarzyszył. Obciążyć muszę puścić. No i to jednak niby ciśnienie, przekroczone ciśnienie graniczne tam w układzie wtryskowym. I prawdopodobnie jest spowodowany tym. Najpierw muszę sprawdzić filtr paliwa, powymieniać. No tutaj wam mówiłem, objaw taki, jakby paliwa nie dostało. Jakby nie wiem, 80 jechali pod górę, filterek przytkany i tak przerywa. I właśnie w tamtym momencie mi się zapalał ten błąd. Który jeszcze mogę podziać, ale dobra. Więc będziemy musieli, może jutro podjadę po filtry. Wymienimy i wtedy zobaczymy. A z tym błędem, co mi cały czas w początku świeci, z tym hamulcem, no to trzeba będzie spróbować, będą musieli przyjechać, skalibrować ten hamulec i jeśli nie, no to wtedy coś tam, bo to on jest winowajcą tego, patrzcie się jak umywa. Widzicie? No i tutaj mi kolega Michał pisał z Underwalda, że tutaj do tych większych są w standardzie takie osłony, przedłużenie, bo jeżeli jedziemy od granicy, to one tarcze się kręcą w drugą stronę i tak trochę do przodu. No i mi to, że tam do przodu leci, to nie przeszkadza, tylko najgorzej, widzicie, po tej gumie bije, taka bania się zrobiła, wybruszenie. No i jeszcze trochę to rozwali mi tą gumę. No i mówi, że coś takiego może mi sprowadzić. Troszkę euro kosztuje, no ale nie wiem, chyba kurde bym wziął. Może jeszcze coś tam z ceny zejdzie. Bo osobiście, no to wysiał dużo nawozu, znaczy jak na nas. Wpisuje się rewelacyjnie, odpukać. Tylko jeszcze będziemy musieli tą wagę skalibrować. Na spokojnie, teraz jak już jest umyty, wziąć mamy wagę hakową do 80 co do kilograma, dokładną taką. Złożyć worek, wtedy wsadzić i tam na wadze, bo na początku chyba złym ciężarem tą wagę skalibrowaliśmy. Sypuje, o 3% mi cały czas ma, mniej pokazuje. Sypie 500 kg, dajmy na to te 15 kg mniej. Na przykład 485 mi pokazuje. Jak już według tej wagi, co mi pokaże, sobie przeliczę hektary, ustawię, to co do kilograma praktycznie. Super sprawa. Nie tak jak kiedyś. Sypał tonę. 700 kilo trzeba wybrać. Znaczy nie wiem, może aż tyle nie. Jeszcze trochę błota tu muszę spłukać. Wody zakręci tutaj na zewnątrz, bo dzisiaj znowu ma być mróz. I fajran. Siemanko. Co widzicie? Tato wczoraj, nie, dzisiaj rano patrzył na filterki. Tutaj te dwa mamy. Nie wiem, czy ten to od stojnika będziemy mieli, który będę mogli wymienić. Tu mamy worki popakowane, jak widać. Tu i z tyłu mamy. Także jeszcze jakbyśmy rozsiewali resztę nawozu. Plandekę uchyliłem, żeby wczoraj, żeby wyschło w środku. Jak porozsiewamy jeszcze nawozy wszystkie, wtedy zapakujemy na przyczepę i wywieziemy tam zawsze do utylic. Znaczy nie wiem, co oni tam z tym robią. Przyjmują w każdym razie te worki. Muszą być ładnie zapakowane. Mamy tu olej hydrauliczny. Do tego małego New Hollanda, bo tam będziemy chcieli zmienić olej. Powymieniać. Które na kawiczki sobie się kupię. No, Maciek tutaj remont robi. Wyciągnął piłkę, tnie. A do kurek będę musiał zaraz wodę przynieść. Może tutaj te krzaki poobcinał przy tym. I tak już trochę porozrastał się. Ty wróble, to ja nie wiem. On miał dzisiaj przyjechać po zboże, ale też nic nie dzwoni, to pewnie nie przyjedzie. Co się zmieniło? Dzisiaj rano przyjechał. Po ósmej
Kurde, 9 może. Jęczmień, jary, nasiona, tonę. Trochę mamy zaprawionego. Tam nie wiem dokładnie tonę, tam mamy sobie przeczyszczony. A tu mamy świeżutkie nasiona. O tutaj. Ale tam zamknięte. Lauret. Widzicie. Zdolność kiełkowania 98, masa 1051-16. Maxim Power plus optycznik. A będziemy jeszcze to z Steve'em doprawiać. Bo mamy, została nam. Troszkę tylko będziemy musieli dokupić. Tu mamy ten groch, co wczoraj nabierałem. Nie wiem, może tato przyjedzie, to go przeczyścimy. Odwiejemy. Żeby go można było też zaprawić. Dokładnie nie wiem, którą zaprawą. Ale robimy tak, najpierw go zaprawiamy. Poczekamy trochę, a dopiero później przed sianiem. Albo nie, wyniósiania może nie. Bo kiedyś tak zrobiliśmy, był mokry i nie dało rady siać, bo się zawieszał. Także dzień przed sianiem byśmy tym nitroginą byśmy go doprawili. Zerkniemy przez płot. Plantekę wczoraj odkrywałem. Patrzcie, tak głowiem było. Tragedia. Doświadczenie zrobiłem. Na łopatek zmiataliśmy. Ptaszeńca rozsypałem. Zobaczymy, jak się będzie rosło. Przyniósł kawałek. A widzicie? Tu już poszło. Pierwsza dawka azotu. Poszło korn kali, gizeryt. No i jesienią poszedł jeszcze fosforem, ale to już nie mówię. Fosforem poszedł tylko teraz tam, gdzie nie był dawany jesienią. Jeszcze został nam właśnie pod kukurydzę, korn kali. I będziemy robić też dalej w tym roku ten strubit. Czyli korn kali, przepraszam, gizeryt z fosforanem. Będziemy mieszać. No i wysiać pod jęczmień jary przed sianiem zaksan. Azot rozsiewamy. Docelowo to będzie jęczmień browarny. Zależy jak w terminie, ale około 70-80% przed siewem. A pozostałą część po siewie, jak już się coś pilkuje, bo musimy pilnować, żeby białka nie przekroczyć.